Świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik nie zgadza się na prowadzenie lekcji wiedzy o społeczeństwie przez świętokrzyskich posłów. Innego zdania są działacze Platformy Obywatelskiej i w tej sprawie piszą do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo chybiona jest i naciągana w ogóle argumentacja pana kuratora, bo przypomnę, że posłowie nie prowadzą lekcji, bo jest to pod nadzorem nauczyciela. Mówią tylko o swojej pracy, mówią o funkcjonowaniu państwa. Szkoła musi być apolityczna, więc nie ma mowy o jakichkolwiek zajęciach z politykami, bo trudno uwierzyć w to, że polityk, idąc do szkoły, nie mówi o polityce. A poza tym żaden z posłów nie ma uprawnień do prowadzenia lekcji. Kazimierz Mądzik wydał decyzję, która zabrania posłom prowadzenia lekcji WOS-u w szkołach. Takie zajęcia odbyły się w Skarżysku Kamiennej. Prowadziła je Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej. Z kolei w Ostrowcu Świętokrzyskim uczniowie spotkali się z Kamilą Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Pomysłodawcą WOS-u z posłem jest ostrowiecki licealista Patryk Stępień. Do tej pory świętokrzyski kurator oświaty odwołał 12 spotkań, głównie z politykami Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Kukiz 15.